Proszę Państwa, no tak, ta postać myślę, że wywołała szczególne emocje wśród tej młodszej części publiczności, a już niesamowite emocje wśród tych z Państwa, którzy oglądali film o fabryce czekolady. Willy Wonka, Eusebio Carlos Gonsalves dos Santos. Najlepszych produkcji nie powinno się spoilerować, ale jak tu się oprzeć takiej słodkości, jaką jest fabryka czekolady? To właśnie brazylijski Willy Wonka wygrał plebiscyt na najlepszą rzeźbę 9. edycji ulicznego festiwalu osobliwości w Szamotułach. Choć zwycięzca plebiscytu mógł być tylko jeden, to wygranym w zasadzie był każdy artysta, który swoim uśmiechem, spojrzeniem czy uroczym gestem zapadł w pamięć mieszkańców Grodu Halszki. Ale zacznijmy od początku. Ponad 30 żywych rzeźb z całego świata opanowało Szamotuły podczas 9. już edycji UFO. Choć impreza względnie młoda, to wśród bohaterów byli również tacy, którzy swoim wiekiem dorównują samym Szamotułom. Jestem Static Man, a nazywam się Antonio Santos i przyjechałem z Portugalii. Za jaką postać się dzisiaj przebrałeś? Reprezentuje błazna, który jest średniowieczną postacią, jednocześnie jednym z pierwszych historycznych artystów ulic całego świata. To symbol wolności ulicznej sztuki. Artist in the streets. Po angielsku nazywam się po prostu Jester. A jak ci się podoba to wydarzenie? Bardzo lubię tę imprezę. Co roku czekam na zaproszenie, żeby tu wystąpić, ponieważ to jeden z tych festiwali ulicznych, który lubię najbardziej. Mam takich sześć lub pięć ulubionych miejsc na świecie, do których zawsze chcę wracać. To nie jest największy festiwal, ale na pewno jeden z najlepszych. Reporterska przygoda w trakcie UFO nie zawsze była taka prosta. W końcu sztuka rządzi się swoimi prawami. Często bezlitosnymi dla dziennikarzy. Czy możesz się przedstawić? Jak się nazywasz? A kim jest twoja postać? Możesz to opisać? Jak ci się podoba to wydarzenie w Szamotułach? Jak widać, gest to czasem więcej niż 1000 słów, a 1000 różnorodnych emocji uliczni bohaterowie wylewali tego dnia również w innych szamotulskich zakątkach. W końcu wszystkie chwyty dozwolone. Urokliwych emocji było zdecydowanie więcej. Nazywam się Ashton. Mamy tutaj grupę żywych rzeźb, które przedstawiamy. Pochodzę z Bułgarii. A jaką postać dzisiaj reprezentujesz? Jestem bułgarską kobietą z pola. W Bułgarii jesteśmy znane za sprawą różanych płatków. Z nich tworzymy wiele produktów. Wybrałam tę postać, ponieważ kocham mój kraj. Nie mieszkam tam od wielu lat, więc dzięki tej postaci mogę się w pewnym sensie utożsamić z Bułgarią. To twój pierwszy występ w Szamotułach? Nie, myślę, że to już moja czwarta lub piąta wizyta tutaj. Kocham to miejsce, kocham miejscowych ludzi. Jestem bardzo szczęśliwa, że zostałam ponownie zaproszona na to wydarzenie. Pośród wielu ciekawych żywych rzeźb nie mogło zabraknąć lokalnego akcentu, czyli rzeźby nawiązującej do samych Szamotu. W tym roku wszystkich uczestników UFO swym talentem czarował patron muzycznej wizytówki miasta. Przyjechałam z Raciborza. Dzisiaj występuję jako Wacław z Szamotuł, renesansowy poeta i kompozytor związany z Szamotułami oraz z dworami królewskimi Krakowa oraz Drezna. Mam wielką przyjemność
prezentowania tutaj podczas UFO tej postaci, co jest dla mnie niesamowitą przygodą, dlatego że miałam możliwość cofnięcia się w czasie o 500 lat, odtworzenia tutaj mojego małego gabinetu pracy oraz zaproszenia widza do uczestniczenia w moim procesie twórczym. A dlaczego akurat Wacław Strzemotu? Dlaczego taka postać? To była idea dyrektora festiwalu, Piotra Michalaka. Jako że co roku któryś z artystów jest proszony o przygotowanie postaci związanej tutaj z Strzemotułami z regionem, w tym roku padło na mnie. I który raz na uliczny festiwal osobliwości? 7. I jak się podoba ta impreza? Szczerze, to jest najlepsza impreza po prostu na świecie, jeśli chodzi o festiwal street artowy i festiwal żywych rzeźb. Po prostu to, co się tu dzieje, to jest totalna magia. To, co widzę, jest radość, jest spontaniczność, jest mnóstwo ludzi, a przede wszystkim maksymalnie dobrze wykorzystana przestrzeń. I jakaś rzeźba już zwróciła Pana uwagę? No chyba ten pan, Wacław, najbardziej z racji sentymentu do historii tego miejsca. Natomiast można piękną trasę zrobić dookoła stawu i wszędzie tak ludzie. O, podobała mi się też kobieta z Turcji z dmuchawcem. Uliczny Festiwal Osobliwości to nie tylko radość i śmiech, ale również zaduma i refleksja. W tym przypadku komentarz jest zbędny. Możecie się przedstawić? Nazywam się Sandra Bernardo, a ja Elżbieta. Skąd jesteście? Z Portugalii. I jakie postacie dzisiaj reprezentujecie? Próbujemy wcielić się w więźniów z Holokaustu. Nasz występ nosi nazwę, abyśmy nie zapomnieli. Naszymi rzeźbami chcemy nieść refleksję dla wszystkich oglądających ludzi. Żeby ta sytuacja się nigdy więcej nie powtórzyła. A jakie emocje czujecie podczas tego występu? Czujemy się jednocześnie dobrze i smutno. To mieszanka skrajnych emocji. To ciężkie wyzwanie, ale myślę, że warto. Nieco weselszych emocji mieszkańcy Szamotu szukali w okolicach Baszty Halszki. Tutaj na piedestale była jednak inna kobieta, która ze swoim argentyńsko-hiszpańskim wdziękiem sprawiła, że rozumieliśmy się bez słów. A może to przez kolor ubrania? Czy możesz się przedstawić? Skąd jesteś? Podczas UFO nie mogło zabraknąć także wielu ciekawych atrakcji towarzyszących. Choć Dzień Dziecka świętowano parę dni wcześniej, to radosna atmosfera docierała do najmłodszych uczestników ulicznego festiwalu osobliwości z wielu stron i to na różne sposoby. Jakie nowości ma właśnie ta 9. edycja ulicznego festiwalu osobliwości? UFO jest na tyle oryginalne, że to zawsze będzie inne, bo za każdym razem zapraszamy inne postacie, które odtwarzają żywe rzeźby, więc ta narracja jest zupełnie inna. Drugi raz spotykamy się w Parku Zamkowym i wokół Zamku Górków, bo tak świetnie to wypadło w ubiegłym roku. Już teraz po pierwszej godzinie widzimy po tłumach, bardzo licznych tłumach, że i festiwal, i to miejsce cieszą się naprawdę dużym zainteresowaniem. Była mowa o nowościach, tak jak wspomniałem, głównie żywe rzeźby, bo w tym się specjalizuje nasz festiwal. Zawsze są jakieś rzeczy muzyczne. W tym roku też jest to rzecz oryginalna, inna, więc za każdym razem w tym programie znajduje się coś innego. Nieustannym zainteresowaniem, również wśród smyków, cieszyli się jednak główni bohaterowie tej imprezy.
choć ich wylewność wciąż nie powalała. To na początku proszę się przedstawić, skąd ten pan tutaj przyjechał? I jaką postać pan przedstawia? Okej, rozumiem. I jak się podoba tutaj w Szamotułach? A po raz pierwszy tutaj na tej imprezie? Drugi raz. No, bardzo zadowolony jestem. Trzeba docenić kunszt i całe te, no, organizacje tego wszystkiego, tych osób, które są tak zaangażowane w to. Byłem, oglądałem już takie osoby, bo bardzo dużo takich osób jest również między bramą brandenburską a Reichstagiem, też takie przedstawienie. No ale tutaj to jest o wiele większa impreza, ciekawsza. Jakaś rzeźba szczególnie przykuła pana uwagę? Tak. Tak, tego pana, który przedstawiał Don Quixota. Coś niemożliwego, wspaniała sprawa. Wspaniała sprawa działa się również na festiwalowej scenie. Tu także artyści zabawiali mieszkańców Szamotu i okolic. O, moja dziadka! Okay. Teraz publiką showman Czapki z głów należały się również najświętszej tegorocznej rzeźbie. Nazywam się Inesz, pochodzę z Portugalii i jestem Maryją Dziewicą. I dlaczego akurat taka postać? To nie był mój wybór. Tę postać wskazał mi mój kolega Antonio Santos, pewnie dlatego, że Polska to jeden z najbardziej katolickich krajów w Europie. Tak myślę. I który już raz jesteś w Szamotułach? To mój pierwszy raz. To mój debiut. I jak ci się podoba ta impreza? Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się tutaj aż tylu ludzi. Bardzo dobrze się tutaj bawię. Tego dnia artystyczna różnorodność była w Szamotułach nie tylko widzialna, ale i słyszalna. Po największym bębnie świata, który w poprzedniej edycji ulicznego festiwalu osobliwości zrobił prawdziwą furorę, nadszedł czas na nieco mniejszy, choć bardziej mobilny instrument. Tworzyć odjechaną muzykę nabiera zupełnie nowego znaczenia. A tak w zasadzie to co i na czym jest grane? Sambor Dudziński, serdecznie Państwa witam. I jaki instrument, urządzenie mam tutaj za sobą? Jest to dźwiękowiązałka, jest to instrument zbudowany na bazie grabiarki konnej, takiego urządzenia rolniczego z XIX wieku. To są, może od razu pokażę, to są te koła. Takie szpilowe, charakterystyczne i oś. I to były grabie, które grabiły siano z pól. Tutaj ludzie rozpoznają, podchodzą, mówią, pracowałem na tym konno. Jak piękne rolnictwo było wtedy, kiedy się wychodziło koniem na pole i się pracowało. Nie było tego warkotu silnika, tylko grabiło się pole konikiem. Wiśta. A dźwiękowiązałka to jest maszyna, studio nagrań na kółkach, na trzech kołach. Taki rower z magnetofonem, można powiedzieć w skrócie, bo sobie jeżdżę na nim i nagrywam piosenki. Tutaj mam pod lewą ręką bas, instrument basowy, klawiszowy, pod prawą ręką piana i organy do dyspozycji. Tutaj mam zestaw perkusyjny, saksofon,
Są też instrumenty etniczne bardzo ciekawe. A na imprezie tutaj Uliczny Festiwal Osobliwości pierwszy raz jest pan, czy jak? Jestem pierwszy raz i jestem oczarowany. Przede wszystkim pomysł, żeby zorganizować to w takim miejscu, co daje od razu już zupełnie inną scenografię, nie płytę rynku, nie oficjalne, czy, nie wiadomo, czy krzesła ustawione, czy coś do spektakli, do serii. A tutaj bach, rozsiane w przestrzeni miejskiej, tej przyrodniczej. Cudowny pomysł i to właśnie tak wygląda, że tutaj warto być. Niektóre rzeźby chyba pozazdrościły panu Dudzińskiemu muzycznych popisów i wzięły sprawy w swój mikrofon. Kto by pomyślał, że w Szamotułach zrobi się również tak uczuciowo i romantycznie? Przy tej okazji warto pamiętać, że zanim ktoś pięknie zagra na fortepianie, najpierw ktoś ten fortepian musi wnieść. No mam na imię Iwa. Ja Janek. I jak to się stało, że jesteście dzisiaj wolontariuszami? No był komunikat, w sensie takie ogłoszenie od strony tutaj, jak się na UFO, tak? No to się zgłosiliśmy jako wolontariusze. Mnie też zachęciło to, że występować, będziemy pomagać po prostu osobom z zagranicy i że będzie można po prostu porozmawiać po angielsku. Nie miałem ostatnio za bardzo okazji po angielsku rozmawiać, więc wykorzystałem to jako taką okazję. I jaką rzeźbą się dzisiaj opiekujecie tutaj? No tutaj jest król z średniowiecza, tak się nazywa tutejsza rzeźba. Do niektórych bohaterów Ulicznego Festiwalu Osobliwości dojście było nieco utrudnione, ale czego się nie robi dla niecodziennych widoków, zwłaszcza gdy ktoś dzierży włócznie, nosi pokaźny hełm, a w dodatku może przywalić z kopyta. Jak widać, pół kobieta, pół koń, krótko mówiąc centauryda. I dlaczego akurat taki wybór? Dlaczego nie? Świat wyobraźni jest piękny. No, dzisiaj zapragnęłam być centaurem, więc jestem centaurem. I po raz który tutaj w Szamotułach na UFO? Drugi. I jak się podoba? Za każdym razem coraz lepiej. Po raz pierwszy tutaj na UFO? Tak, po raz pierwszy. I na pewno nie ostatni. I jakie rzeźby tutaj do tej pory pan obejrzał? No, na początku oczywiście Wacława z Szamotu. Niestety nie udało się jeszcze zobaczyć Maryi. Aktualnie jestem przy Centaurydzie. Bardzo ciekawa rzeźba. Tylko ciekawi mnie, kto z tyłu siedzi i czy się zmieniają. Nie wiadomo, kto z kim się zmieniał, ale na pewno było wesoło. Pogoda dopisała, można było przyjechać, rzeźby pozwiedzać, zobaczyć, fantastycznie. A jakie rzeźby się szczególnie podobały? No, ze złotą rybką oczywiście. A pierwszy raz tutaj na takiej imprezie? Pierwszy raz, pierwszy. I nie ostatni? No mam nadzieję. I rzeczywiście wiele nadziei na szczęśliwy traf mieli uczestnicy UFO, którzy podziwiali rybaka ze złotą rybką. Kto wie, może za jakiś czas w słynnym Grodzie Halszki padnie szóstka warta miliony? Cóż, wygrana sama się nie złowi. O lepszy los, choć w nieco smutniejszych okolicznościach, walczył inny bohater tej imprezy. Reprezentuje uchodźcę, który ucieka przed wojną w poszukiwaniu lepszego życia dla siebie i dla swojej rodziny. Podczas ucieczki do innego kraju, uchodźca zabiera ze sobą jedynie miłość do ojczyzny, tradycje i nadzieję na lepsze jutro. To mój główny zamysł.
I dlaczego wybrałeś akurat taką postać? Ponieważ dzisiaj uchodźcy są traktowani jak problem. A to nieprawda. Oni powinni być wspierani przez inne kraje, które powinny pomóc uchodźcom zaadaptować się w nowym otoczeniu, w którym chcą żyć. To główna idea, dla której wybrałem tę postać. A widziałeś, jak wyszła? Ważne jest to, co przedstawiają. Tak? Każdy prowadzi inną narrację, inną historię, wciąga publiczność w dobrą zabawę. Zresztą to widzimy, te pozytywne reakcje. I cały park zamkowy i teren wokół zamku po raz drugi żyje tymi żywymi rzeźbami, które niby zastygają. Wydawałoby się, że można tylko na nie spojrzeć i przejść dalej, ale po reakcji publiczności zauważam, że często ktoś tam stoi przy tej rzeźbie, długo obserwuje. Mówiłem, ta interakcja żywej rzeźby często bywa za każdym razem inna. To jest na pewno ciekawe. Ta przestrzeń między tymi żywymi rzeźbami jest wypełniona spektaklami, między innymi piękne widowisko Alicji w Krainie Czarów z wielkimi lalkami, 4-6-metrowymi, oczywiście świetnymi aktorami. Wiem, że to może trochę niewdzięczne pytanie, ale czy historia którejś z tych rzeźb szczególnie panu przypadła do gustu? Myśląc o festiwalu, zaczynam myśleć jesienią i dobierając żywe rzeźby. Zawsze dla mnie ważne jest miejsce przede wszystkim, w które je zapraszam. Staram się tę lokalizację, te miejsce, w które oni stoją, żeby ona nie była przypadkowa, żeby zawsze nawiązywała, czy to do zamku, czy do Baszty Halszki, czy do zieleni, trawy, wody, która tutaj jest. Dlatego na przykład mamy rybaka nad wodą, jest Muchawiec, są postacie historyczne. Więc wszystkie ja przeżywam na swój sposób, pracując nad festiwalem, ale no zdecydowanie żywa rzeźba, którą kiedy zobaczyłem ją na zdjęciach pierwszy raz, to już wtedy miałem gęsią skórkę i cały czas tak na mnie działa, czyli to jest ta, która przedstawia nam scenę z Oświęcimia, z Auschwitz. Jest to mocna rzecz, niespotykana w sumie na takich masowych festiwalach, żeby poruszać tak ważny temat, ale UFO, jak widać, jest takie, że jest tutaj przede wszystkim czas na uśmiech, dobrą zabawę, ale też świetnie, że przy tej całej masówce, tym artystycznym rozgardiaszu znalazło się miejsce, gdzie można przestanąć na chwilę i pomyśleć o ważnych sprawach na świecie. Podoba mi się też reakcja ludzi. Słyszałem, jak sami komentują, mówi, tutaj nie wypada sobie robić zdjęć, trzeba po prostu postać chwilę i pójść dalej, więc na pewno ten akt jest ważny. Bardzo ciekawi są dla mnie artyści z Turcji, którzy pierwszy raz się pojawili. Pierwszą taką aplikację złożył 13-latek z Turcji. Bardzo żywo zareagowałem, bo rzadko dzieci wykonują żywe rzeźby, więc od razu go zaprosiłem i kiedy zaprosiłem tego chłopca 13-letniego, wysypała się lawina prawie 10 aplikacji z Turcji. Ostatecznie zaprosiłem 4 żywe rzeźby. Widać, że to jest inna kultura, inna sztuka, te żywe rzeźby są też inne, jeśli chodzi o ich wygląd, ale też przekaz. Tutaj ci artyści podkreślają to, że wszystkie materiały, które wykorzystali, są z recyklingu, więc ta ochrona środowiska dla nich jest ważna. Nazywam się Aleksiej, pochodzę z Ukrainy, z miasteczka Równe. I to twój pierwszy występ w Szamotułach? Tak. A w kogo się dzisiaj wcieliłeś? To fantastyczna osobowość, a dokładnie łowca czarownic.
bardzo trudny charakter. Podczas każdego występu staram się pokazać coś nowego. To wielkie szczęście być tutaj i występować dla tych wszystkich ludzi. To też wielki honor występować właśnie na takim festiwalu. Gdyby ktoś się zastanawiał, jaka jest recepta na wygranie plebiscytu ulicznego festiwalu osobliwości, to mamy odpowiedź. A to nie wszyscy bohaterowie. Nazywam się Ia Parvanova i pochodzę z Bułgarii. Jaką postać dzisiaj reprezentujesz? Wcieliłam się w dziewczynę, która nie boi się potworów. Tutaj mam taki pokoik, gdzie ludzie sami mogą bawić się z potworami i przy okazji spojrzeć im w oczy. Ludzie sami mogą się przekonać, że nie powinniśmy bać się potworów. One mogą być naszymi przyjaciółmi. To twój pierwszy występ w Szamotułach? Tak. Jak ci się podoba ta impreza? Jest tu bardzo tłoczno, więc chwilami się mocno stresuję. Ale kocham to. Jest pięknie i idealnie. Narokowo i potwornie dźwięcznie można podsumować również występ stałego bywalca szamotulskiego UFO, Rafała Śpiewaka. W tym przypadku podmiot zgadza się z orzeczeniem. Przeklęta, co ciągnie na dno, by później z niego móc wstać. Zrywany pies wolności broni do krwi i rany swe leczy sam, nie wróci pod tamte drzwi. Z łańcucha zerwany pies, co z tańcem w dzikość się wdał, swój ogon wlecze gdzie chce, nie liczy ile ma lat. Czas, tak, czas jest osobliwym poglądem. Bardzo mi się podoba i zawsze co roku z niecierpliwością czekam na to wydarzenie. I jakie rzeźby dzisiaj oglądałaś? Tak obeszłam w sumie całe jakby dookoła i myślę, że zobaczyłam większość z rzeźb. Jakaś z nich ci szczególnie przypadła do gustu? No myślę, że jak co roku Rafał Śpiewak wygrywa dla mnie. No i mamy też najmłodszą w historii UFO artystkę, jest to 9-letnia Tola. Nie wystąpiła sama, tak jak ten młody Turek, tylko z mamą, która tu bywała już na festiwalu. Teraz mama pierwszy raz wykonała akt właśnie na UFO i grają tak naprawdę siebie. Ona gra niefrasobliwą córkę, ona bardzo ostrą mamę. No myślę, że tak na co dzień nie jest aż tak ostra jak tutaj. Niektóre postacie tak wczuły się w występ, że aż wychodziły z siebie, ale nie ze swojej roli.
W swoim miejscu dumnie trwał jednak inny bohater ulicznego festiwalu osobliwości. Choć nie żonglował kolorowymi piłkami, to i tak wzbudzał niemałą sympatię. Jestem młodym klaunem o imieniu Nanu. Pochodzę z Portugalii, a oto moja żywa rzeźba, czyli podróż klauna. Dlaczego wybrałeś akurat taką postać? Ponieważ zawodowo pracuję właśnie jako klaun. Od zawsze marzyłem zagrać tę postać, która podróżuje po całym świecie. Całą ideą tego występu jest metafora życia klauna. Człowieka, który zwiedza świat, darzy swoją publiczność miłością, uśmiechem i wieloma dobrymi emocjami. I ile razy byłeś już w Szamotułach? Że tutaj? To mój pierwszy występ. Tak, jestem wręcz zakochany i zauroczony tym miejscem. Jest wielu widzów, dobrych ludzi, wiele rodzin, bardzo dobra pogoda, jak jest tutaj słonecznie. To wielkie szczęście tutaj występować. We're really, really happy that he comes each year to us, and this time he... The fact that the costumes were created from recycled materials. Wielkie brawa! Inside. She is a living statue. A magical journey. It's very difficult for Virgin Mary to get on step. This performer, 9-year-old Paula, she's the first time here in Shamotan. Her mother was already performing here, we know her very well. Paula Kaczmarek, wielkie brawa! Co roku podczas festiwalu staramy się zaprezentować i zamawiamy. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale... Wolski i DJ Amisu, czyli Zuzanna Mazurkiewicz, Polska! No i kaninę. Czyżbym wyczuwał delikatny niepokój w ruchach dyrektora? So she received a gift. Wiertarkę dajcie mu.
Każda, nawet najpiękniejsza i najbardziej osobliwa historia, niestety ma swój koniec. To też na finał ulicznego festiwalu osobliwości nie mogło zabraknąć podziękowań dla artystów, którzy przez całe czerwcowe popołudnie bawili, wzruszali i czarowali mieszkańców Szamotu. Przypomnijmy, że wśród bohaterów tego wydarzenia byli tacy, którzy przyjechali do Szamotu m.in. z Argentyny, Brazylii, Mołdawii, Portugalii czy też Wielkiej Brytanii. Byli również artyści z ogarniętej wojną Ukrainy. Wielkie brawa! Choć bohaterowie UFO pochodzą z różnych krajów i kultur, łączy ich jedno. Miłość do sztuki ulicznej. Te kilka godzin na scenie bardzo często kosztuje wiele stresu, mnóstwo godzin prób i niezliczoną ilość energii. Dlatego tym bardziej należą się brawa.